przeprowadzę mały serwis tego urządzenia, czyli wymiana oleju i filtra. Do tego mi posłuży oryginalny olej, oryginalny filtr. Oleju wchodzi między 1,7 a 1,9 litra, więc trzeba się zaopatrzyć w dwulitrową banieczkę. Silnik jest już rozgrzany, czyli olej powinien być cieplutki. Do tego wykorzystam pompkę, którą mam podłączoną do akumulatora urządzenia, więc wężyk włożymy tam, gdzie bagnet, aż do samego spodu, żeby do miski olejowej się dostać, i uruchamiamy maszynkę. I nam tłoczy, wypompowujemy i pozbywamy się oleju. Czarniutki jak smoła. Dobra, niech tak sobie naturalnie leci. Teraz się zabierzemy za filterek. Udało mi się tym odkręcić. Nie było lekko. Mam tu klucz do odkręcania korków rewizyjnych, nakrętek. Ale i tu się sprawdził. I teraz tak. Cały zalany olejem. Dobra. I teraz no i dobra. Jeden 7 litra albo 1,9. Dokładnie wam nie powiem. Będzie widać na bagnecie.
Tutaj by był lepszy olej 10W40 samochodowy. Jednak. Ale mam już ten olej, to zaleję ten. Wolę sobie podkontrolować na magneciku. Aha. Cały wysrany. Jakby było. Olej wymieniony, filtr oleju wymieniony i teraz kolej na filtr powietrza, więc pełny serwis będzie. O. Więc jest to oryginalny filtr tej marki. O. Jakiś tu steropiany. Dobra. Dekielek. I jeszcze mi został do wymiany również oryginalny filterek paliwa. Na to za chwilę. Uh-oh.
Czarne, a tu brązowe.